Cześć, witam 15 lipca 2022 roku na pieprznikowym kanale grzybowym. Dzisiaj jest bardzo fajny, udany dzień, bo wybrałam się do Wrocławskiego Parku Szczytnickiego i trafiam na gatunek grzyba, który już tutaj wcześniej widziałam, ale nigdy nie był tak młody, jędrny, świeży, więc taki jak lubię najbardziej. A grzyb, o którym mowa i który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka, to płowiec jodoformowy, wcześniej borowik płowy, jeszcze wcześniej borowik kruchy. Co więcej, słuchajcie, rosną tutaj też teraz gorzko borowiki korzeniaste. Są to grzyby dosyć podobne do tych płowców, więc będziemy mieli okazję też sobie porównać oba te gatunki grzybów. Wreszcie, bardzo fajny, udany dzień. Zapraszam na filmik. Proszę bardzo, tu mamy dwa młode, ładne owocniki płowców jodoformowych. Kapelusze, jak widzicie, mają kolor taki kremowo-oliwkowy. Skórka jest taka filcowata. Od spodu rurki w kolorze żółtym i trzon też żółty. Uszkodzona skórka kapelusza trochę zbrązowiała. Podobnie na trzonie widzimy tutaj takie bardziej brązowe przebarwienia. Ale absolutnie nie niebieszczeją, tak jak w przypadku gorzkoborowika, korzenia z tego. Pory rurek, cytrynowo-żółte i drobne. Bardzo ładny, intensywny kolor, ale tutaj mamy właśnie bardzo młody owocnik. Później ten kolor się trochę zmienia. Ważną cechą płowców jodoformowych jest to, że na trzonie nie mają one żadnej siateczki, za to powierzchnia trzonu jest taka chropowata, jakby ziarenkowata. Tu możemy się z bliska dokładnie przyjrzeć, jak wygląda trzon, jak wygląda hymenofor, czyli spód kapelusza. Płowce jodoformowe. Bardzo charakterystyczny mają też zapach, taki lekko chemiczny, powiedziałabym. I to jest też bardzo, bardzo charakterystyczna cecha tego gatunku grzyba. Świeżo przekrojony płowiec jodoformowy, jak widzicie, nie zmienił koloru. Tak samo rurki uciśnięte też nie zmieniają koloru. No i jak widzicie, jest zaczerwiony i z tego, co się orientuję, jest to bardzo charakterystyczna cecha, bo wcześniej widziałam też już przekrojone i sama też kiedyś przekroiłam i był bardzo, bardzo zaczerwiony. Robaki ewidentnie lubią atakować te płowce. Tak też mamy tutaj. Tutaj bardzo fajnie widać strukturę trzonu, tą ziarenkowatość i brak siateczki. Na pewno bardzo fajnie będzie to widać na makrofotach, które przed chwilą porobiłam i które wrzucę na swojego bloga pieprznik.pl. Zapraszam do pooglądania. Płowce jodoformowe, grzyby jadalne, rzadkie, ale nie pod ochroną. Startują dosyć szybko w sezonie. W tym roku płowiec jodoformowy był to mój pierwszy rurkowy napotkany grzyb, ale był już kompletnym flakiem starym, a tutaj dzisiaj, 15 lipca, trafiły się takie młode, ładne, więc super. I też widzimy fajnie, jak się przebarwia kapelusz po uciskaniu, po dotykaniu. Widać, że tak zbrązowiał. Niezwykle się cieszę ze znalezienia tych młodych płowców jodoformowych. Cieszę się, że mogłam porobić sobie zdjęcia, przyjrzeć się dokładnie tym grzybom i też pokazać Wam. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik, że czegoś się dowiedzieliście. Zapraszam serdecznie też na inne filmiki na tym kanale i na mojego bloga pieprznik.pl. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!